Witaj, Emilko. Od jakiegoś czasu grasz na fledzie. Bardzo dobrze ci to wychodzi. Masz fled plastikowy, ten jasny, oraz drewniany, barokowy. Nauczyciele zalecają zakup drewnianych, ponieważ znacznie lepiej brzmią i są po prostu lepsze. Są też plastikowe. Plastikowe mają tą zaletę, że wystarczy je włożyć pod wodę, szybko umyć i to jest ogromna zaleta, szczególnie gdy ktoś zaczyna się uczyć. Ale pytanie mam do ciebie. Dlaczego fled drewniany jest lepszy od plastikowego? Drewniany flet jest lepszy, ponieważ ma dłuższy, lepszy głos, a ten fałszuje, piszczy. No właśnie, też to zauważyłem, gdy uczyłaś się kiedyś grać na flecie, że na tym plastikowym to często były takie skoki tonu dźwięku, takie nieutrzymanie, jakby to powiedzieć, dźwięku, a na drewnianym, od kiedy zakupiliśmy właśnie ten drewniany, tego nie ma. Cały czas grasz z nut znacznie, znacznie lepiej. Możesz pokazać tą samą piosenkę, pokazać, zagrać taką samą melodię na plastikowym, a potem na drewnianym, żeby rodzice zastanawiający się nad zakupem mogli zobaczyć, usłyszeć tak naprawdę, czym ta różnica jest? No to zagraj proszę najpierw na plastikowym dokładnie to samo, w ten sam sposób. I poczekaj. Poczekaj, i tutaj właśnie było, słuchaj, te brzęczenie, te takie, można powiedzieć, piszczenie, które tak jest nazywane najczęściej, to od razu słychać, że ten dźwięk jest taki piszczący po prostu, taka piszczałka. Nie wygląda, czy nie słychać, że tak powiem, fajnego, czystego dźwięku. Tak więc dobra, proszę zagraj całość, a potem na drewnianym. Okej, bardzo Ci dziękuję. Rodzice na pewno zrozumieją już, o co chodzi w tej różnicy i dlaczego dzieci się potem denerwują, że dźwięk, który chcą, żeby flet wydawał, wydaje taki właśnie piszczący, w niektórych momentach bardzo denerwujący. A proszę, zagraj teraz to samo dokładnie, w ten sam sposób, tylko na flecie drewnianym. To jest barokowy drewniany. Jakie to jest firmy, możesz pokazać? Tak, bo może akurat ktoś będzie miał kupić. Schlegel Made in Germany, czyli niemiecki barokowy flet. No dobra. Proszę zagrać dokładnie to samo. Bardzo Ci dziękuję. To od razu słychać tą różnicę. Ta różnica jest od razu słyszalna, zauważalna, na plus dla drewnianego. Ale oczywiście o drewniany flet trzeba bardzo, bardzo dbać, prawda? Do niego też pamiętam, że w zestawie jest taka specjalna szczoteczka, którą, albo taka gumka, którą się czyści te otwory, prawda? Odkręca się to i tam się wkłada i się myje. Przeczyszcza się po prostu, tak? I nie mamy pluć do tego. I oczywiście na pewno nie powinniśmy dmuchać do fletu drewnianego, szczególnie jeżeli mamy jedzenie w buzi, czekoladę i inne, prawda? Żeby go nie zapchać, nie uszkodzić, żeby ten dźwięk był cały czas dobry. No dobra, każdy już teraz zauważył, przynajmniej usłyszał tą różnicę pomiędzy obydwojgiem fletów. Jak zresztą sami widzicie, jest różnica ogromna. Tak więc jakbyś miała wybrać teraz i poszła do szkoły, miałabyś się uczyć teraz na flecie grać, to który flet wolałabyś? Drewniany. Bez dwóch zdań, prawda? Tak. Dobra, bardzo Ci dziękujemy za opinię i za zagranie tych dwóch melodii. Dziękujemy, Emilko. Pa, pa. Trzymajcie się.